Szanowni Państwo, dzisiaj ponad 400 osób zarażonych koronawirusem. W dzisiejszym dniu ponad 50 osób zostało zarażonych. 900 osób jest hospitalizowanych, kilkadziesiąt tysięcy w kwarantannie. To upoważnia mnie do podpisania rozporządzenia wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych ogłaszającego stan epidemii w Polsce. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, aby można było moich rodaków do szczepienia zmusić. Oczywiście apeluję o to, aby szczepić się, apeluję o to, żeby podejść do tego jak najrozsądniej. Natomiast powtarzam jeszcze raz, znając moich rodaków, przymusowa jakakolwiek próba tutaj wobec Polaków, no ciężka sprawa. Cały proces ma być zorganizowany w sposób szybki, szczepionka będzie darmowa dla wszystkich tych, którzy będą chcieli. Będzie też dobrowolna. Wiem, że się takie pytania pojawiają. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup. Pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe. Będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek pojawienia czy otrzymania, spełnienia warunków pracy. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przewiduje wysłuchanie publiczne dotyczące poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19, druk 1846. Zadaniem polskiego rządu jest dbanie o obywateli w każdym wieku i zgoda na jakiekolwiek leczenie i profilaktykę, która powinna być dobrowolna, bez żadnych gróźb, ograniczeń i represji. Tam, gdzie jest ryzyko, powinien być wybór. Kuratorzy amerykańscy, to dotyczy 2019 roku, kiedy jedna z najwyższych w historii kar nałożonych na koncerny farmaceutyczne została nałożona na konkretnie Pfizer. W 2009 roku, kiedy to już była kolejna, czwarta kara nałożona na tą firmę, została przez prokuratorów nazwana publicznie mianem notorycznego oszusta. To jest cytat, proszę Państwa. Był skarżony było za nielegalne praktyki marketingowe dotyczące 13 leków. To był 2009. Co tutaj robimy? Ja tutaj przyszedłem dlatego tak naprawdę, że odbiera nam się podstawowe konstytucyjne prawa. Dlatego, że próbuje się nas Polaków podzielić. W naszym własnym domu próbuje się nas podzielić, próbuje się zabronić nam żyć tak, jakbyśmy chcieli. I myślę, że z tego właśnie tytułu wiele ludzi jest tutaj. Jestem w różnych miejscach, tam gdzie ludzie się zbierają i mówią otwarcie o tym, że to co się dzieje jest nieakceptowalne. Nie bądźmy leniwi, szukajmy prawdy, bo ona jest, a jest przed nami ukrywana, tak zawsze było. Od dziesięcioleci umówmy się, że cały czas przed nami jest prawda chowana, tak? Więc szukajmy jej aktywnie i ją znajdziemy. Sytuacja w naszym kraju pod względem tego, co się dzieje w sprawie tej ogłoszonej pandemii, a przede wszystkim w tej chwili w sprawie szczepień, no zmierza w bardzo złym kierunku i słowa premiera i prezydenta, którzy wielokrotnie zapewniali o tym, że będzie to dobrowolne i że nie wyobrażają sobie przymusu. Mam nadzieję, że dalej to stanowisko pozostanie, aczkolwiek obecne działania rządu, a zwłaszcza rozporządzenie z 14 grudnia pokazuje, że może być z tym duży problem. Procedowany projekt ustawy nie prowadzi do osiągnięcia swojego podstawowego celu. Jednocześnie ustawodawca przerzuca na pracodawców skutki finansowe i prawne wprowadzenia regulacji stanowiących de facto mechanizm wymuszania szczepień w sytuacji, w której państwo zapewnia, że szczepienia przeciwko COVID-19 są w pełni dobrowolne. Ustawodawca przerzuca na pracodawcę skutki prawne niewłaściwego rozpoznania sytuacji epidemicznej w zakładzie pracy
ustawodawca nie zapewnia mechanizmów realnej ochrony wrażliwych danych osobowych, czyli danych o stanie zdrowia. Przepisy poselskiego projektu ustawy stoją w rażącej sprzeczności do przepisów. RODO, artykuł 9, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 47, artykuł 51, ustawa o zawodzie lekarza, artykuł 40, paragraf 1, ustawa o prawach pacjenta, artykuł 13. Przedsiębiorcy będą pozywani przez pracowników i będą przegrywać te spory. Żaden przedsiębiorca miarodajnie nie będzie w stanie ocenić, czy te kroki podjęte w jego przedsiębiorstwie dotyczące testowania bądź nietestowania przy założeniu, że jest ozdrowieńcem zaszczepionym, są w stanie zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne w zakładzie pracy. Będą pracodawcy te procesy przegrywać, będą ponosić koszty. Państwo umywa ręce. Jestem przedsiębiorcą polskim, produkcja maszyn, też elektromobilność w tym momencie. Cały czas albo jest wzrost cen, albo są lockdowny, więc to niestety powoduje turbulencje w biznesie, tak? I każdy przedsiębiorca to powie, no nie ma stabilności, jak nie ma stabilności, to jest problem, tak? Na co dzień pracuję teoretycznie jako przewodnik miejski, no jak wiadomo, pandemia w cudzysłowie, o ile to można mówić w ogóle o pandemii, lockdowny no całkowicie zniszczyły branżę turystyczną. Także no, to wygląda bardzo źle. Prawo, które jest tworzone w tym momencie, jest niejasne. Działa na zasadzie tworzenia jak największego strachu, budzenia w ludziach, prymitywnych instynktów zamiast rozsądnej analizy podejmowania rozsądnego osądu, tak naprawdę jakie jest ryzyko. Podejrzewam, że większe są konsekwencje w tym momencie niezdrowotne, tylko tak jak mówię, dla małych przedsiębiorców, którzy nie mogą normalnie pracować, nie mogą wykarmić swoich dzieci i nie mogą zapłacić czasami kredytów za mieszkanie, w którym mieszkają. Prawo. No przede wszystkim wszystkie przepisy, które powstały, są sprzeczne z konstytucją, z ustawą zasadniczą. Reguły kolizyjne nawet dla studentów pierwszego prawa mówią o tym, że ustawa wyższej rangi jest ponad tym, więc najpierw należałoby zmienić konstytucję, dopiero potem jakieś inne regulacje. Właśnie dostrzegamy ogrom absurdów, jakie się wokół nas dzieją. Warto tutaj przypomnieć choćby słynną decyzję rządu o zamknięciu lasu. No i teraz konkretnie w samej ustawie, w artykule 3 jest taki zapis, który stanowi, że działania podejmowane przez pracodawcę wobec osób bez negatywnego testu lub certyfikatu nie naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu. To, że napiszemy, że coś nie jest dyskryminacją, wcale nie znaczy, że ją nie jest. Wojewódzkie sądy administracyjne w Lublinie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Białymstoku nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż w obowiązującym porządku prawnym nikt nie ma prawa wymagać od nas ujawniania chronionych danych o zaszczepieniu, które są danymi wrażliwymi. Widząc intencje, tendencje, i ciągle docierają do mnie ciągle informacje od najwyższych władz państwowych, które za chwilę są zmieniane i które się nie sprawdzają całkowicie, począwszy od tego, że szczepionki miały chronić, że miała być ostatnia prosta, że po dwóch dawkach miał być koniec i tak dalej. Wszystko to jest po miesiącu, dwóch, trzech zmieniane, więc są dwie możliwości. No nie ma innych. Albo ktoś, kto to mówił wcześniej, nie wiedział do końca, co mówi, bo miał za małą wiedzę i rzeczywistość jest tak dynamiczna, że nie był w stanie tego przewidzieć. Albo jest druga możliwość, którą już każdy sam sobie niech dopowie. Jeśli jest ta druga możliwość, to tym gorzej dla nas, ale jeżeli jest ta pierwsza i ktoś 3 miesiące temu mylił się w tym, co mówił, no to jaką ja mam gwarancję, że dzisiaj się nie myli? No przecież to nie trzeba być profesorem, to jest logika zwykła, nie? Szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe, przynajmniej większość z nich, choć słyszymy też
już dzisiaj wiemy o takich, które mogą być jednodawkowe, ale mogą wchodzić później. Jest brak jasności zdecydowanej. Ja również jestem lobbystką prawa w Sejmie, prawda? W związku z tym jest to temat dla mnie akurat bardzo taki bliski sercu. Natomiast z punktu widzenia obywateli, nawet o wysokim poziomie wykształcenia, nie mają możliwości, żeby nadążyć za wszystkim, za wszystkimi zmianami, które się dzieją. I jest to faktem, że niektóre ustawy są pisane, jak to się mówi kolokwialnie, na kolanie, wchodzą w życie w nocy. A to jest zabawne, bo na przykład pani Kolecka mówi, że to jest coś w rodzaju przeziębienia, ma podobne objawy, a z drugiej strony mówią, no, że trzeba się koniecznie szczepić. Pan Niedzielski w Onecie mówi, no trzeba się szczepić, żeby koncerny farmaceutyczne miały zarobek. No to jest po prostu śmiech na sali, jest to niepoważne. Zresztą dosyć nieudolny polityk, bo przecież on zaliczy już wszystkie ekipy od AWS-u, SLD przez PiS i nic dobrego on nie wprowadził. Bałagan w ZUS-ie, tak samo teraz wprowadzane obostrzenia żadnego efektu nie przyniosły. To nie jest jasne dla obywateli. I jeszcze moje zdanie jest takie, że powinniśmy ustawy wprowadzać, powiem, że raz na jakiś czas, że one nie powinny się zmieniać tak bardzo szybko, tylko żeby wprowadzić taką spójność. I to, że się zmienia rząd z prawicy na lewicę, to nie znaczy, że będziemy wszystkie ustawy od nowa wprowadzać. I tak jak każdy mówi, jakby od nowa chcemy budować Polskę. Nie, ja uważam, że przede wszystkim Polacy muszą mieć stabilność. Mamy do czynienia z projektem dyskryminacji pracowników, czyli traktowanie ich jako gorszą grupę, która się nie zaszczepiła, przymuszaniem pracodawców, żeby co 48 godzin sprawdzali, czy pracownik ma aktualne badanie COVID-19. Dlaczego ustawodawca w tym projekcie 1846 posługuje się pracodawcami i przedsiębiorcami? Pytam, proszę Państwa, dlaczego? Stawiacie Państwo w projekcie tej ustawy tezę, cytuję, projekt ustawy przyczyni się pozytywnie do ochrony zdrowia osób zatrudnionych oraz korzystających z usług. Stawiacie Państwo bardzo twardą tezę, przyczyni się pozytywnie, nie może przyczyni się, nie być może się przyczyni pozytywnie. Stawiając tak twardą tezę, musicie mieć Państwo twarde dowody, niepodważalne dowody i niepodważalną wiedzę. Chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie autorzy projektu tej ustawy wysnuli taką tezę. Czy komisja, Ministerstwo Zdrowia lub rząd posiada dane lub wyniki badań świadczące o tym, że osoby zaszczepione nie transmitują wirusa i przez to chronią kolejne osoby? Ministerstwo Zdrowia nie posiada takich danych. Czy komisja, Ministerstwo Zdrowia lub rząd posiada informacje lub wyniki badań wskazujące, kto jest dłużej chroniony przed potencjalną kolejną infekcją lub mutacją? Osoby po szczepieniach, czy ozdrowieńcy, którzy przechodzili COVID-19 objawowo? Ministerstwo Zdrowia nie posiada takich danych. Czy Komisja, Ministerstwo Zdrowia lub rząd posiada informacje, ile osób w Polsce przeszło bezobjawowo koronawirusa SARS-CoV-2? Ministerstwo Zdrowia nie posiada takich danych. Czy Komisja, Ministerstwo Zdrowia lub rząd posiada informacje, czy kolejne szczepienia mogą uszkadzać naturalną odporność Polaków? Fundacja jest za odrzuceniem w całości poselskiego projektu ustawy, bowiem założenia ustawy łamią podstawowe prawa człowieka. Możliwość kontrolowania przez pracodawcę statusu zaszczepienia pracowników jest bezzasadna. Weryfikacja szczepień przez pracodawców może doprowadzić do konfliktów między firmami a zatrudnionymi przez nich osobami. Jeżeli poziom zagrożenia ze strony COVID-19 byłby tak miażdżący, jak próbuje to przedstawić rząd, przy ogromnym wsparciu mediów mainstreamowych, to czy trzeba by było tworzyć ustawy przymuszające poszczególne środowiska społeczne do szczepień? Czy dzisiaj debatowalibyśmy nad zasadnością tej ustawy i czy ludzie powinni być zachęcani różnego typu gratyfikacjami do ponoć dobrowolnych szczepień? Czy może społeczeństwo po prostu samo domagałoby się tego, widząc trupy na ulicach? W Rzeczypospolitej Polskiej jest sprawowana bezpośrednio przez naród
lub przez ich przedstawicieli. Pamiętajmy o tym i nie dajmy wmówić sobie, że jest inaczej. Czy możemy uwierzyć temu, co tak naprawdę sprzedają mainstreamowe media? Nie, ponieważ jeżeli na przykład zapoznamy się z publikacjami naukowymi, nawet nazwijmy to źródeł głównego nurtu, jak Nature, jak uniwersytety amerykańskie, to nawet tam są informacje, notabene od września 2021 roku, że skuteczność szczepionek w taki sposób, w jaki jest reklamowana, jest niestety zerowa i jest to nieprawda. Ja już tam parę lat żyję na świecie, więc różnym ludziom po drodze ufałem z punktu widzenia polityki od najmłodszych lat i niestety to zaufanie okazywało się dość... No nie chcę powiedzieć nawet, że naiwne, bo staram się realnie patrzeć, no ale zmanipulowane, mogę, że tak powiem. No na pewno dzisiaj uważam, że nie można popierać żadnej opcji politycznej, która w jakikolwiek sposób przyczynia się do tego, że segreguje ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych, albo zamierza zmusić ludzi do przyjmowania preparatów medycznych w fazie badań. Nie można takiej opcji po prostu poprzeć. Ja w czasie ostatnich wyborów głosowałem na PiS, czego nie ukrywam. Ale na dzień dzisiejszy absolutnie nie mogę się zgodzić z tym, że ta partia chce zmuszać ludzi do właśnie tego, takich rzeczy. A z punktu widzenia medycznego ufam każdemu lekarzowi, każdemu medykowi czy naukowcowi, który w rozmowie, nie ze mną, ale w rozmowie publicznej, w debacie ze społeczeństwem, czy internetowej, czy wywiadach, czy gdziekolwiek, publikuje dane. Publikuje dowody naukowe, publikuje wyniki badań. Ja takim lekarzom ufam. Tylko niestety, jeżeli chodzi o Radę Medyczną, nie widzę tego. Być może za mało się w to zagłębiam, ale osobiście nie znalazłem takich materiałów. Z tego co wiem, Rada Medyczna nie protokołuje w ogóle swoich posiedzeń. W związku z tym no, trudno mi jest zrozumieć, dlaczego decyzje, które zamykają czasami całe gałęzie gospodarki, albo wprowadzają przymusy szczepień, albo segregują ludzi, są podejmowane na podstawie rekomendacji tworu Rady, która przedstawia je bez protokołowania tego, jak, na jakiej podstawie te rekomendacje są przekazywane. Nie znalazłem też żadnych opracowań naukowych, danych statystycznych itd. Szczepienia są bardzo ważnym elementem odcięcia wirusa od, powiedzmy, zasilania. Wirus ma swoje zasilanie wtedy, kiedy się transmituje z człowieka na człowieka, kiedy przenosi się z człowieka na człowieka. Szczepionka odcina tę możliwość w najlepszy możliwy sposób. Chcemy zadać pytanie posłom. Po pierwsze, dlaczego mamy ufać firmie Pfizer, która zapłaciła w ciągu ostatnich 20 lat przeszło 5 miliardów dolarów odszkodowań za kalectwa, bezpłodność i zgony? Firmie, która nie bierze odpowiedzialności za efekty eksperymentu medycznego, do którego ustawodawca chce nas przymusić. Dlaczego osoby mające naturalny wysoki poziom przeciwciał, co można wykazać badaniami, miałyby się poddawać eksperymentowi medycznemu obarczonemu wysokim ryzykiem? Chcemy również wiedzieć, iż oczekujemy oświadczenia publicznego, jakie zobowiązania podjął obecny rząd w stosunku do Międzynarodowego Funduszu Walutowego w związku z przymusem szczepień. Co się dzieje w tej chwili powoduje, że ludzie przestają wierzyć lekarzom, tak? I jest to niestety trend bardzo trudny będzie do odwrócenia, tak? Bo narracja w ciągu ostatniego półtora roku się zmienia tyle razy i to mówią eksperci, bo teraz jest nowa, to są eksperci sami, tak? Którzy zazwyczaj są lekarzami. To, że w Polsce my bardzo sobie czynimy naszą wolność i niepodległość przez to, przez naszą historię, tutaj się chodzi jak po jajkach z Polakami, bo oni za chwilę ruszą, tak? I tak będzie. Ale generalnie w innych krajach, zobaczcie, co się w innych krajach dzieje. Tam to już jest regularna wojna, ludzie się szczuje psami i co dalej? A u nas się próbuje powoli, tak, wprowadzać taką ustawę, najpierw małe grupy ludzi, później będą coraz większe, no umówmy się, że to jest noga w drzwi, tak? To nie jest tak, że o, teraz nas zostawią. Ale dlaczego mielibyśmy na przykład policjantów zostawiać, tak? Przecież oni są zmuszani do tego, żeby się szczepić. Dlaczego mielibyśmy wojsko zostawiać? Przecież to są ludzie, którzy też są Polakami, tak? A oni sami nie mogą protestować, bo ich z pracy wyrzucą. Ludzie z tego też nie zdają sprawy. Ja znam wojaków, którzy odchodzili na wcześniejsze emerytury, bo po prostu nie chcieli się poddać szczepieniom. No to czy to nie jest dyskryminacja?
U nas nie ma takich restrykcji, jak są w Austrii, czy w Australii, czy w Niemczech, czy w innych krajach, tak? Więc to jest dopiero początek. Więc jeżeli damy im robić to, żeby przykręcali tą śrubę, to u nas będzie to samo. Nie możemy się na to zgadzać, niestety. Społeczeństwo się podzieliło jeszcze bardziej niż byliśmy podzieleni. Teraz ten rozdział jeszcze poszedł w tym właśnie kierunku takim segregacji medycznej. Ja na przykład spotkałem się teraz w Wrocławiu z sytuacją, gdzie szkoła pływania, do której uczęszcza moja córka, wydała zakaz wstępu w ogóle, całkowicie do pewnej części obiektu dla osób niezaszczepionych. Powołują się teoretycznie na to rozporządzenie 14 grudnia, ale w tym rozporządzeniu nie ma żadnej informacji, żeby były jakiekolwiek części wydzielone przeciwko temu. Ja oczywiście zamierzam tutaj też wystąpić na drogę prawną. Znajoma powiedziała, że jeżeli cokolwiek będzie mowa podczas Wigilii na temat szczepień, to po prostu wychodzi i nie będzie dyskutowała z własną rodziną. To są podziały, które nam zafundowali nawet w naszym własnym gronie rodzinnym. Nie agresją, ale na spokojnie, prawda? Rozmawiać, nie dzielić Polaków, tylko rozmawiać, prawda? To oni nas podzielili, nasi politycy, i obecnie slogany lewica, prawica, liberał nie mają sensu. Tu chodzi o to, żeby każdy miał wybór, tak? Jeżeli my to zatrzymamy, jeżeli 38 milionów ludzi w Polsce to zatrzyma, nie ma takiej siły, żeby nas do tego zmusić. Włączmy myślenie, wtedy zaczniemy może dostrzegać troszkę więcej, co się dzieje wokół nas, tak?